Proszę Państwa, dość tych oklasków. Proszę Państwa, Wysoki Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy rozpoczyna sprawę z powództwa posłanki Danuty Kojarskiej przeciwko Andrzejowi Leperowi. Powódka wnosi o unieważnienie jej małżeństwa z partią i wykreślenie jej z listy członków klubu Samoobrona. Czy stawiły się obie strony w tej sprawie? Proszę bardzo mówić, wstać. Ja jestem, wiem i wierzę, że wygram ten proces, bo odkąd nauczyłam się mataczyć przy cycku matki, jak skończyłam 2 miesiące, to wierzę w państwo bezprawia i jeszcze się nigdy na nim nie przejechałam. Dziękuję. Dziękuję, siadać. Cicho być. Czy stawił się dziś w sądzie pan przewodniczący Andrzej Leper? No daj pan spokój, sądzie. Ten oszust... Wstać. Ten oszust to nawet na sąd ostateczny ma już wypisane zwolnienie lekarskie. Tak, że niby nie może przyjść, bo są zaproszeni goście, jeźdźcy apokalipsy. No, a on jest ponoć chronicznie uczulony na konie. I tu się Danka pomyliłaś. Co, myślałaś, że załatwisz to za plecami Lepera, co? Koniec. Ja nie jestem Radek Sikorski i ja przyjmę zaproszenie do największego pierdolnika. Witam, Wysoki Sąd. Witam. Proszę siadać. A co? Proszę siadać, nie bawić się piłeczkami Sądu Najwyższego. Pozwany za spóźnienie oraz za nazwanie sądu pierdolnikiem zostaje ukarany karą w wysokości 1000 zł. A to dobrze, to proszę te kwity z tymi karami wysłać do mojej żony, do proszę domu. Proszę wstać. Proszę. Właśnie. Wstać. Proszę Wysokiego Sądu, żeby Wysoki Sąd wszystkie kwity z karami wysłał do żony. Ona to potem spina i robi takie łańcuchy na choinkę. Proszę Państwa, skoro obie strony są obecne, możemy rozpocząć rozprawę. Proszę Państwa, wobec tego na początek może pytanie, które nie jest zbyt trudne. To pytanie zadaje sobie każdy obserwator życia politycznego w naszym kraju. O co chodzi? Mogę ja? Mogę ja? Proszę wstać i mówić. Chodzi o to, że ja założyłam partię regionów, a on jest zazdrosny dziko, bo był zawsze zazdrosny o wszystkie regiony mojego ciała. Dziękuję. Tak. Jesteś śmieszna. Proszę się zwracać do sądu. Jesteś śmieszna. Grzywna 1000 zł za obrazę sądu. Dziękuję bardzo. Siadać. Danka, a jak ty możesz... Do sądu mówić. Danka, jak ty możesz zarządzać partią, skoro ty nawet własnym gospodarstwem nie umiałaś zarządzać? Ty już zapomniałaś, jak twoje krowy zrobiły sobie pod oborą białe miasteczko, bo za bardzo z nich doiłaś? Zapomniałaś to? Dziękuję. Siadać. Dziękuję. Moje bydło nigdy nie strajkowało. A moje w Samoobronie tak. I dlatego powstała ta wasza partia regionów. Ha, 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 ha. Przepraszam do sądu. Ha, ha, ha. Przepraszam. Tak, bardzo dobrze. A czemu pan z nią piłeczką? On jest zawiśny. Zawsze chciał mieć w sądzie więcej ode mnie, tylko więcej ode mnie. Nawet jak ja się ciężką charówą dorobiłam na gospodarstwie anginy, to co? To ty się musiałeś od razu dorobić zapalenia płuc. Taki był i jest. Wobec tego proszę o ciszę, wystarczy mi już, dziękuję bardzo. Czy strony chcą powołać świadków na swoją obronę? Proszę tak, bardzo. Tak, wnoszę o wniesienie mojej eks-posłanki Renaty Begier. Wobec tego... Proszę o ciszę, w sądzie się nie klaszcze. W takim razie proszę bardzo, jaki jest... wyporność pani Renaty Begier, duża? Dusza. Proszę wobec tego o wniesienie do sali rozpraw Renaty Begier. Uwaga, sędzi! Będzie ciężko. Chodź, siadaj. Przeciw. Idzie wasza obronna ręka. Spokój, no. Proszę podnieść. Spódnicę. Prawą rękę. Co? Czy przysięga pani mówić prawdę, li tylko prawdę i tylko prawdę? Postaram się, aczkolwiek nie obiecuję, wysoki sędzio. Przypominam, że składanie fałszywych zeznań grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności kobieto. Jestem na to przygotowaną, wzięłam nawet 10 piżamek w paski na te okoliczności. No. Nie interesuje nas to, czy powódko Kojarska decyduje się wykorzystać instytucję świadka swego jedynego? Oczywiście, że mam swojego świadka, który udowodni, że jest sprawiedliwość, bo sprawiedliwość jest jak menopauza, prędzej czy później nadejdzie.
Dlatego proszę o mojego świadka. Proszę, mój świadek, zapraszam. Proszę bardzo, świadek, nas nie interesuje menopauza. Proszę. Sąd Najwyższy bardzo prosi o podejście i przedstawienie się ładnie. Krystyna Janda. Ja jestem adwokat z teatru. Proszę państwa, ja zdecydowałam się bronić pani Danuty, no bo być może ona jest jaka jest, ale to chyba jednak człowiek, prawda pani Danuto? No chyba tak. No właśnie. Ja panią Krystyną jestem zafascynowana. Całe życie pani Krysiu się na pani wzorowałam. A on co się cieszy, że to pani nie wychodzi. Nie. Przede wszystkim, jedno jest pewne, damy radę pani Danusiu, tylko spokojnie. Nie, pani nie mówi do mnie spokojnie, no to mnie wkurza, przepraszam. Aha, no dobrze, to będę pamiętała. Czy świadkowie chcą wnieść coś do sprawy? Proszę bardzo. Wysoki sąd zaczeka. Nawet jakbyś pasku, nawet jakbyś dostała rozwód, to i tak nie zmyjesz z siebie piętna samoobrony, rozumiesz? O. Nie zmyjesz go, nawet jak się wykąpiesz. Tak jest. A to ty mnie zdradziłaś i uciekłaś z naszym Filipkiem. Tak, uciekła z naszym zarazą. Przepraszam bardzo, spokój. Jeśli sąd dobrze zrozumiał, to doszło do pożycia między powódką, prawda? Co? A pozwanym, rozumiem z tego. Nie. I na świat przyszedł mały Filipek, tak? Co? W tych okolicznościach, przepraszam. Nie. Moment. W tych okolicznościach pojawia się nowy aspekt sprawy, czyli prawa do opieki nad dzieckiem Filipkiem. Ale o czym sąd do mnie rozmawia? Ja nie rozumiem. Matko, jakie to jest fajne imię, prawda? Filipek. A ile waży Bobasek? 70 kilo. No. Ojej. Ile, przepraszam? Matko. A ile, przepraszam, pociecha ma latek? No 46. No Krzysiu, Filipek. Panie sędzio. Czyli wysoki sąd rozumie, że jest ich dwóch, prawda? Krzysiu i Filipek, nie, tak? Nie, wysoki sądzie, chodzi o Krzysia Filipka, posła samoobrony, tak, który z obecną tu powódką kojarską odszedł z partii i założył partię regionów, tak? Aha. I jesteśmy teraz w sali sądowej. Jak ja bym was dorwał, to bym wam te wasze regiony normalnie tak skopał, żeby... Posłowie unijni nie wiedzieli, czy przez 10 lat słać dotacje wam na rozwój, czy renowację. Tak, właśnie. A wysoki sędzio, jak ja bym tak dorwała tego Filipka, to tak bym mu do dupy nakopała, że rzecznie? Przez resztę życia już siadałby na przodzie wyłącznie. Dobrze, już. Przepraszam, a gdzie są prawa dziecka? Kobieto, zwariowałaś. Zwariowałaś. Trzymaj poziom, to nie jest polski teatr. O Boże, nie. Przepraszam, ja wiem, ja ciebie rozumiem, ty jesteś w szoku. Tu się rozchodzi o to, że nie było żadnego dziecka, a nawet... Gdyby było, to na pewno nie było pana przewodniczącego. I pani zostawi tego wypłosza, no, bo to zbie pani. Bo pan przewodniczący, teraz pan słuchaj, bo to dla pana dobra, bo cicho. Pan przewodniczący Leper jest gejem. No tak, co? No. Przepraszam bardzo. Wysoki sąd prosi o spokój i ciszę. Skąd ten wniosek, że gejowizna jest u Lepera, proszę? Ano stąd, iż zawsze powtarza, iż interes chłopa jest dla niego najważniejszy. Sąd nic nie rozumie, czy jest dziecko wobec tego, czy go cholera nie ma. No nie ma, nie ma, no. Czyli nie ma też sprawy alimentacyjnej, a więc... Przepraszam. Co? Przecież sprawy alimentacyjnej? Tak. Wysoki jedyny sądzie, to znaczy, że gdyby Filipek był synem moim i onego, to ten nierób by mi płacił alimenty, tak? No, tak. Jeśli jest to wasze dziecko, czyli powódki, to tak. Mhm. Ile? 2000 miesięcznie plus wakacje. Co? Zaraz. Co? Przypominam sobie. No. Tak. No ja wiedziałam. Kiedyś poczułam takie silne zawirowanie w brzuchu i następnego dnia w samoobronie pojawił się Filipek. Danka! Jak Danka,
Ja nie mogę być jego ojcem, ty nie możesz być jego matką. Jesteś od Filipka o rok starsza. Tak. No musiałabyś zajść w ciążę w trzecim miesiącu życia. Co ty oszalałaś? O ty chamie, ty! Spokój. O ty chamie, ty się nie przyznajesz do własnego dziecka. Zbałamuciłeś tę dziewczynę. A teraz odwracasz się do niej plecami. Ja jestem rzeczniczką tego dziecka i mówię teraz w jego imieniu. A sąd prosi o spokój, słucham. Ono przeze mnie rzeczywiście, jakbym słyszała Filipka po wózce. Dziecko, jesteś półcierotą. Jakie dziecko, ten nosorożec z dupą taką? Dziecko, ludzie, wysoki sądzie, ja błagam o sprawiedliwość. Proszę państwa, nie, ja nie mogę patrzeć. Nie mogę bezczynnie patrzeć, jak ta kobieta tak cierpi. Proszę państwa, ja muszę coś zrobić. Może jaskółkę? Proszę państwa, dochód z jaskółki Krystyna Janda przekaże na dom samotnej Jandy, dziecka, matki. www.krystynajanda.com. Boże, Danusiu, czy ty masz zdjęcie tego dziecka? Mam. O Boże! A jaki fajny. Sąd prosi powódkę o przekazanie zdjęcia małoletniego Filipka. Macie Filipka, macie dzieciątko małe. Stary chłop, konisko, starszy od Trojon jest. Od Atlantydy. Bardzo fajny. Panie Szymonie, już, proszę. Baby do garów, chłopaki do barów i tak, koniec tej maskarady. Już idziemy stąd. Tak. Biorąc pod uwagę racje i dowody przedstawione przez obie strony, a także ich poczytalność, sąd postanawia, co następuje. Proszę bardzo, powódko Danuto Chojarska. Ja jestem. Zostaje zwolniona, ja jestem z członkostwa w ruchu rolno-spożywczym o nazwie Samoobrona. Proszę bardzo, pan Leper zostaje obciążony kosztami procesu, alimentami oraz opieką nad małoletnim przez 6 dni w tygodniu. Koniec rozprawy. Proszę państwa, a ja zarządzam i to jest wyrok Wysokiego Sądu. Skazuję was na oglądanie końcówki programu.